Witam, z tej strony Ceronix. W tym odcinku pogramy sobie trochę szamanem, którego niedawno zrobiłem. Pierw kupimy pakiecik jeden. Mamy już dwa pakiety, ale otworzymy je dopiero po grach. Także zaczynamy rankingowe gry. Jak widać 4 na 500 wygranych rankingowych. Także 4 mecze dopiero za mną. No i zobaczymy jak pójdzie. Dopiero się uczę tych wszystkich czarów, nie czarów, buffów. Generalnie jak dobrze pójdzie, to naprawdę można taki damage wykręcić. Nabufować totemy albo broń z furią wichru. Dobra, mamy druida jako przeciwnika. No druidem dużo grałem, więc może jakieś ruchy jego przewidzę. Dobra, czwórkę, piątkę odłożymy, dwójkę, trójkę zostawimy. Ona zadaje jeden punkt obrażenia, jak się wykłada. Ta przyzywa dowolny totem. No spoko karty. Jedynka, dwójka, trójka. Tu piąteczka też spoko. Dobra, damy sobie pierw tą. No tak, bo ten ma okrzyk bojowy. Daj stronnikowi plus 2 do ataku w tej turze. Więc jak on jest sam na stole i nie mamy żadnej postaci, która może zaatakować, to średni ruch. No ale teraz będziemy mogli sobie walnąć już. Bo on zdejmuje właśnie boską tarczę. Nie, my sobie weźmiemy totem, bo może dostaniemy, o właśnie, taunta i super, i jej nie zabije już. On będzie miał trzymany, więc zobaczymy. Pewnie jest to tchun druid i wyłoży tego 3-6. O właśnie. Teraz by się przydała karta, która zamienia przeciwnika w żabę. Lecz takowej nie mam. Trzeba coś wymyśleć dobrego. Myślę, że zrobię taki ruch, że dodam sobie jeden punkt many, wyrzucę tego i przeczekam turę. Bo on ma taką moc specjalną, prowokacja. Za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, daj twojemu tchunowi 1-1. Więc nie ma sensu go bić małymi stworami, bo mu się ten tchun nabufuje, tylko raz przypierdzielić takim beztwarzowym płomieńcem i po ptokach. Dobra. Zabić mi go chyba nie ma jak, może mi go tylko zranić. Uderzając w tego też nie dodamy tchunowi jemu nic. Dobra. On będzie żył, więc zrobimy tak. Zrobimy jeszcze taki myk. Miejmy nadzieję, że trafi w tego. Kurde. No ale mamy trade. Dobra, typowy tchun druid. U, 13 już ma, więc tych braci będzie mógł wyłożyć. Dobra, 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 co robimy? Polecimy w twarz. A może swipem te dzikie duchy? No psy nazwijmy. Te psy może osłabić swipem i tymi sobie dobić. Bo mam zamiar je wyłożyć, ale jeszcze chwilę pomyślę. To mi przyzwie jeden totem. A zróbmy taką opcję. Nim już atakowałem, to przyzwiemy sobie to jeszcze. Dobra, 6 many, co on może wyłożyć? 5-7 taunta. Albo tego 4-10. Kurde, jeden punkt many by się przydał. W następnej turze bym wyłożył tego, co daje plus 2 do ataku moim totemom. Znaczy, pierw wyłożyłbym totem i potem to. No ale nawet spoko jest. Dobra, to będzie miał 2-2. Dobra, i teraz trzeba coś wymyślić, żeby tego się pozbyć. Żaby nie mamy. Zaklęcie. Co by to zrobić? Robimy tak. Czekajcie, czy jestem w stanie go zabić i czy ja chcę go teraz zabijać? 2, 4, 7.
Nie, zrobiłem po prostu tak. Dobrze chcę zrobić, czy nie? Dwa, ten spadnie tak do dwóch. Dobra, wrzucamy tego i lecimy w twarz. Trzeba jakąś presję na nim wywrzeć, bo jednak szaman od tego jest, że wywiera presję. Przeciwnik ubija mu te postacie, żeby jak najmniej damage'u dostać, a ja wykładam i napierdzielam. Przydała mi się broń, która ma furię wichru. Ma ogółem 2-2, znaczy 2-7 chyba, czy 8. 2-8. 2 ataku, 8 wytrzymałości. Jak damy sobie takie coś, to mamy 5-8. Tylko, że to na jedną turę, tak? Ale możemy zadać 10 damage'u. Bohatera ma, to jest naprawdę dużo. Dobra. Tym zaatakował. Został ten. Dobra, co robimy? Chwila zastanowienia. Mógłbym dodać 3 damage'u i jechać w twarz. To byłaby już ładna presja i tak zrobimy. Niech wie, że nie ma lekko. No, zostało mu 6 HP. Druid, jak się może uzdrowić? Może mieć czar, który dodaje 8 życia. Może mieć też czar, który dodaje 8 punktów pancerza. O, o tym właśnie mowa. Sobie pewnie ten pancerz doda. Tak, dodał. Niszczy mi tego. No, generalnie czyści stół. Dobra. No i teraz nasza gra zależy od tego, co dostaniemy. Stop deku. Teraz mamy golema. Trzeba nas spamować tym wszystkim. W następnej turze wyłożę to, jeżeli coś będę miał na stole w ogóle. 3 do damage'u, tak? Czyli że on będzie miał 3 damage'u, ale nic to nie zrobi, tak? Będę miał 9, to mamy 5, 6, 7, 8, 9. No to będzie ładne combo. No i tak zostawimy stół. On się wyleczy. No dobra, spoko jest na razie. On ma 6 życia, 9 pancerza. Kreatury ma 3. Kurde, tylko jest problem, że on sobie teraz wyczyści stół i w następnej turze może mieć tchuna. A to już będzie problem. Dobra, co nas ratuje, kurde, teraz? Czarny rycerz nas nie ratuje. No, nie za dobrze jest. Stracimy go, no ale trzeba się ratować czymś. A, z tymi się wstrzymamy. Wsłuchaj się w zew Katuna. Oho, w następnej turze dostanie tchuna do ręki i po grze. No to raczej to przegrywamy. Zagramy jeszcze, żeby... Może przeciwnik dostanie disconnecta. Ale na to co, nie ma co liczyć raczej. Fred Flintstone. No dobra, to co, przegraliśmy. Prawie, że na pewno. No i dostaję tchuna. Dostaję zwykłą kartę. No i nas jedzie. Dobra, gramy od razu drugą grę. Zagramy około 3 gierek. I otworzymy dwa pakiety. Jeden dostałem z questa, patrz i ucz się. A drugiego po prostu kupiłem za gold, to już razem kupiliśmy. Dobra, lecimy drugi meczyk. Nie, pewnie miałem szansę na wygranie tego meczu, gdybym bardziej ogarniał szamana. No ale jest jak jest, jeszcze go za bardzo nie znam, nie wiem jak nim grać. No i wychodzą takie przegrane. Dobra, kogo mam jako przeciwnika? Czarnoksiężnik. Kontra Gul'dan! Twoja dusza będzie moja za zgładziciela! Dobra, zostawię hasłowy tylko to. To się może przydać. Dobra. Zostawić, nie zostawić. Wolałbym to wykorzystać na broń.
No ale może się przydać, to nie wiadomo co będziemy mieli na stole u przeciwnika. Dobra, mamy spoko karty na początek. Najlepsza chyba jaką mogę mieć. A jednak, mogę wyrzucić, ten i tak dostał. No ale dobra, mamy pewniaka, że możemy jedną na broń rzucić, albo dwie nawet na broń, to już będzie w ogóle combo. Dlatego by wypadało zabić. No ale nie będę marnował tego na zabicie go, po prostu użyjemy. Tak, tak. O, super. On dwa many, aha, taki spam będzie. To nie tak super, bo musimy go zabić zamiast jego. Czy teraz użyć, czy to będzie po prostu totalny fail? Jednak 3 damage'u. Tutaj 2. Teraz rzućmy tak. On będzie się musiał nim zająć. Ale czy dwie postacie na to poświęci, czy coś wyrzuci? Aha. Takie buty. Tyle robali mi tu chodzi. Okno otwarte, bo gorąco. Światło się świeci w całym pokoju. O kurde, ale mi zagrał. Teraz by się czar przydał, który zadaje wszystkim od 2 do 3 obrażeń, ale go nie dostajemy oczywiście. Oj, nie to. No wyłapujemy trochę damage'u. 5, 7, 9 damage'u. No nie ciekawie. Jeszcze więcej, 11. To powinienem jednak zagrać sobie na początku rozrywkowe gry szamanem, zamiast się w rankingi pchać. Niby 14 największym rankingiem nie jest, no ale już dojść do 14 to już trzeba trochę ogarniać. Dobra. Musimy się jakoś bronić. Pięć, pięć. Cholerka, no taki typ żyje. Dobra, i tak zostawimy. Nie wiem, czy mam jeden czy dwa te czary, które zadają damage wszystkim. Przydałyby mi się dwa, bo rzadko się trafia. A na 21 kart trafić jedną kartę, no to nie za dobry procent. No i mamy, proszę państwa, 8 życia w 5 turze, w 6, a tamtej karty nadal nie ma, także przegraliśmy to. No jeszcze w twarz, tyle postaci w twarz. No co ja mogę zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, to? No dobra, jeśli nie ma disconnecta, to poddajemy się i gramy następną. A gramy dalej rankingowe. Nie ma, lekko trzeba grać w grę. Dobra, lecimy z następną grą rankingową. No, wypadałoby raz wygrać. Na 3 wygrane, znaczy na 3 gry, jedna wygrana. 33% niby skuteczności, ale no zagrałbym Hunterem czy Druidem, to na pewno by było więcej. Dobra, na początku był Druid, potem Czarnoksiężnik i teraz mamy Panią Mag. Dobra, jedno to zostawię, to też zostawię, to wywalę. Jedyneczkę bym prosił, dwójka też spoko. No i lecimy po wygranym. Pierwszą w tym sezonie. Przywitamy się może. Taryfę ulgową dostaniemy. Jeszcze nie wiadomo jaki to mag, czy tempo, czy frozen, czy w ogóle jakiś kurde z kosmosu. Ozymandias. Mandias. Pierwszy raz chyba z nim gram. Popsujemy planszę trochę. O, właśnie o ten czar mi chodziło we wcześniejszym zagraniu. Tu nie ma po co rzucać, bo nie mamy żadnego stronnika, co ma 1 HP, albo co potrzeba zbić mu 1 punkt HP. No, to spoko karta jest. Za każdy totem, który wyrzucam, zmniejsza się jego koszt tej istoty, tej karty o 1. Więc często jest nawet tak, że mogę go za 0 wyrzucić. I dwa takie mam w talii, więc spoko. I ten w talii jak jest, i ja wyrzucam tutaj totemy na grę,
na planszę, to tamtego mana też się zmniejsza, koszt mana. Więc nieważne, czy jest w talii, czy w ręku. Dobra, on zadał z tego oczywiście, mamy żabę. Więc zaczyna to spoko wyglądać. Tego rzucałem po lewej stronie, bo może przyzwać taki totem. I wtedy ta postać dostaje damage i od razu atakujemy. Co nam wyrzuci? O, już ten ma 4 many. Ma smoka, nie ma smoka, ma smoka. 3-5. Możemy go w żabę zamienić. Ale nie wiadomo, jaka karta będzie wyrzucał. Jakieś Ragnarosy, czy inne pieruny. To da 2 damage'u. I tym ciśniemy na hita. Tak też zróbmy. O, mamy taunta. Także spoko. No, rękę mamy spoko. Przydałby się jakiś stronnik, na przykład ten co za 4 many 7-7 z przeciążeniem razy 2. Byśmy wyłożyli. Dobra, kart ma sporo, 8. Także spoko mu weszła ta opcja. Ale nie musimy go bić. Nie musimy go bić, bo mamy taunta i no wypadał... O, mamy super broń. Bardzo super. Ale zamienimy go chyba w żabę. I wyłożymy taunta. Albo po prostu dalej to. O, zrobiłem błąd, bo to powinienem wystawić... O nie, to tema się nie da z drugiej strony wystawić, także... Bez błędu, ale... No ale już spostrzegam takie rzeczy, że... Ostatnio to kładłem te postacie, potem dopiero po dwóch turach się ogarniałem, że powinienem z tej strony położyć. O, i po totemie. A teraz już mniej więcej od razu się ogarnia. Dobra, co my mamy tu za karty? Mamy to, mamy to. Mamy tego ziomka. Czy już jest czas na broń? Nie, wyłóżmy tak. O, znowu błąd zrobiłem. Cholerka. Z tej strony powinienem go dać, bo ten już by mógł dostać damage'u, ataku. Dobra, możemy go zamienić w żabę. Wyrzucić tego ziomka. Tutaj kolega lepszy w randze. W piątce było, już w ósemce trochę spadło. No ale jednak lepszy, ja do 11 doszedłem, do 10 prawie, maksimum. No on jednak tą piątkę miał pewnie. Pewnie i lepsze miał wcześniej, ale... Poznaliśmy się na streamie u Matiego MKR-a. Dobra, mamy cały stół. Chyba nie ma żadnego czaru, żeby mi to zczyścić. I teraz gdybyśmy dostali zaklęcie, które daje 3 damage'u każdej postaci mojej, to by było... Piknie i w ogóle słów nie mam, żeby to opisać. No tylko broń, bo nie mam co innego. Mam cały stół. No to zaklęcie by porobiło. Każdy 3 damage'u więcej. Dobra, teraz by się przydało. Chyba czar walniemy. Ajajaj. No spoko poszło. Bardzo spoko. Dobra, walniemy czar. Spoko. Walniemy tak, tak. Nie zrobiłem błędu. Wrzucimy tego ziomka i lecimy. Mówię, że nie zrobiłem błędu, bo mogłem tego wystawić i by jeden damage'u zadał. Dobiłby. Ale miałem full stronników. Musiałem zabić owce, a i tak by mu zostało 2 HP.
Także to by mi nic nie dało. Jeszcze smoka ma. Ile tych smoków? Ciekawe jakiego ma. Pewnie baśniowy smok. Albo jakiegoś, kurde, nie wiem, foksa. No dalej nie mamy tamtego, co chcę. Dobra, jak go zabijamy? Tymi chyba dwoma. Spróbuję czegoś takiego. Zobaczymy, czy w niego wejdzie. Weszło. To robimy taki myk. Co ja tym to nie stracę? Dobra. Mam nadzieję, że nie ma tego ziomka, który leczy do full HP. Reno H się nazywa. Reno Jackson, o. Nie wiem, czy on jest z przygody, czy po prostu zwykła legenda. No ale mam nadzieję, że go nie ma. Bo typa nie lubię. Czasem naprawdę zjedziemy gościa do 1 HP przeciwnika i on wykłada tego Reno Jacksona i nagle 30 HP. Cały misterny plan. No to też dodaje 8, ale no chyba się nie uratuje. Dobra, robimy taki myk. Rzucamy to. Podaję. Polerka, muszę jeszcze jednego zabić. I robimy takie coś. No i pograny. No, mamy wygraną. Także możemy z czystym sumieniem otworzyć dwie paczki. Dodam. No i to jest właśnie szaman. Pobufuje te totemy i można kosić. Dobra, to bierzemy się za paczuszki. 10 kart przed nami, dwa pakieciki, które kryją, mam nadzieję, legendy. No i otwieramy. Pierwszy pakiecik na stole do krojenia. Pierwsza zwykła. Sowa. Sowa, która wycisza stronnika, spoko karta. Następna zwykła, moc dziczy, druid. Też spoko, dobra, mamy jedną rzadką i cztery zwykłe. Lustrzany byt dla maga, sekret. Kombinacja, przyzwij bandytę nieskórnych, 2-1, łotr. No i otwieramy rzadką kartę. Zmyłka, sekret, łowca. Nie używam tego dla łowcy, używam tą, co cofa kartę i zwiększa koszt o 2. I która zadaje 2 damage'u wszystkim stronnikom, kiedy zostanie zaatakowany mój bohater. No i rzucamy drugi pakiet na stół. Na razie zwykła. Łotr, kombinacja. Snajperstwo łowca. Też nam spoko. Mamy rzadko w tym samym miejscu, także... Zobaczymy. Rycerz srebrnej dłoni. Spoko. 5-4-4 przez wigierka 2-2. No i zwykła. Dusza kniei, druid i rzadka karta. Magini Tirintoru. 3-4-3 dla maga. Okrzyk bojowy. Następny sekret, który zagrasz w tej turze, kosztuje 0. No, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że podobały się gry z szamanem. Następne odcinki pewnie będą też z szamanem, chyba że zrobimy jakąś arenę. Albo bójkę. No ale jak na razie, o, za jeden dzień wróci bójka, także może bójkę zagramy, a jak na razie to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.